Tak, powiem kilka słów na temat naszych badań. Pierwsza edycja, zrealizowana właśnie, tak jak mówiłam, w marcu i w kwietniu, obejmowała nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych. Natomiast w obecnej, drugiej edycji, zdecydowaliśmy się rozszerzyć próbę badanych nauczycieli, włączając do badania oprócz nauczycieli szkół podstawowych również nauczycieli szkół średnich i szkół branżowych. W tej edycji badania, którą prowadziliśmy od sierpnia do początku października, dostaliśmy odpowiedzi od prawie 700 nauczycieli i nauczycielek tych szkół. I te wyniki właśnie zaprezentujemy Państwu dzisiaj. I oddaję głos teraz Aleksandrze Czetwertyńskiej. Dzięki, Mario. Ja się nazywam Ola Czetwertyńska i chciałam na początku serdecznie Państwa przywitać i bardzo się cieszę, że się udało w takim licznym gronie spotkać, żeby porozmawiać o edukacji, o edukacji zdalnej, ale też o takiej przyszłości edukacji, o tym, jak ją widzimy, jak byśmy chcieli, żeby ona wyglądała. Również, żeby trochę opowiedzieć o tym, jak sami nauczyciele, nauczycielki tę edukację widzą, co się wydaje bardzo, bardzo ważne. Chciałabym też przedstawić osoby, które po pierwsze stoją za tym badaniem, a po drugie też biorą udział w dzisiejszym spotkaniu. Na dzisiejszym spotkaniu mamy Magdę Biernat, która jest naszą dyrektorką zarządzającą w Centrum Cyfrowym, ale oprócz tego jest socjolożką i co ważne też była kierowniczką i koordynatorką pierwszej edycji badania. Magdzie oddam głos za chwilę, ale zanim to nastąpi, chciałam też dwa słowa o badaczkach, które przeprowadziły te badania. Jest to Maria Wierzbicka, która też jest socjolożką, antropolożką współczesności i ma wieloletnie doświadczenie w badaniach społecznych i rynkowych i uczestniczyła w wielu projektach badających instytucje kultury, ale również kompetencje cyfrowe, co jest nie bez znaczenia akurat przy tym badaniu. I dr Annę Buchner, która też jest socjolożką i antropolożką współczesności i zajmuje się badaniem między innymi też kompetencji cyfrowych, instytucji kultury, nowych mediów, stylu życia i religijności Polaków. I to jest nasz zespół badawczy. A oprócz tego mamy zespół osób, instytucji, właściwie organizacji, które współpracowały przy badaniu. Jest to Agata Łuczyńska z Fundacji Szkoła z Klasą, która jest współzałożycielką i prezeską tej fundacji, ale również socjolożką i ekspertką edukacyjną i wspierała nas przy tym badaniu wraz z całą fundacją. Oprócz tego gościmy przedstawicielkę Centrum Edukacji Obywatelskiej, Magdalenę Fatz-Schirt-Gladze, która, uwaga, też jest socjolożką, więc mamy cały zestaw kompetentnych, wspaniałych socjolożek na pokładzie. Badaczką, która specjalizuje się w socjologii edukacji i socjologii zdrowia i od lat jest związana z organizacjami pozarządowymi, również, a może zwłaszcza tymi, które skupiają się na osobach ze stwardnieniem rozsianym. I jest ekspertką do spraw ewaluacji w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nie ma dzisiaj z nami, ale również z nami współpracował Kamil Śliwowski, który jest trenerem i edukatorem i specjalistą od technologii edukacyjnych, który współpracuje z bardzo wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym z Nowoczesną Polską, Centrum Cyfrowym i Fundacją Panoptyką oraz Fundacją Szkoła z Klasą. Więc to jest nasz ostatni ekspert. Oprócz tego też jest dzisiaj z nami Katarzyna Werner, która jest członkinią zespołu otwartej edukacji w Centrum Cyfrowym i też pomagała przy badaniu, między innymi zrobiła piękną stronę, na której wszystkie materiały z badania i ten dzisiejszy raport się znajdą, a dzisiaj będzie pomagała w prowadzeniu czatu podczas tego spotkania. I oddaję głos Marii, która opowie, jak wygląda dalszy plan dzisiejszego spotkania. Tak. Chciałabym właśnie, żeby wiedzieli Państwo, czego się mogą spodziewać. Także po tym krótkim wstępie głos zabierze jeszcze Magdalena Biernat.
Następnie będzie prezentacja raportu w wykonaniu Anny Buchner i Marii Wierzbickiej. Później poprosimy o komentarze Agatę Łuczyńską, prezeskę Fundacji Szkoła z Klasą oraz Magdalenę Fac-Skirtladze z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wypowie się również Aleksandra Czetwertyńska, a na koniec będzie czas na pytania i odpowiedzi dotyczące raportu. Także tak będzie wyglądało nasze spotkanie i teraz chciałabym oddać głos Magdalenie Biernat. Magda, masz wyłączony mikrofon. A ja już chwileczkę. Zaraz. O. Już teraz możesz go odblokować. Dziękuję. Dobrze, teraz już mnie słychać, tak? Sama nie mogłam tego zrobić, dlatego dziękuję Ci, Marysiu, za pomoc. Więc ja chciałam jeszcze raz bardzo krótko powiedzieć o badaniach edukacyjne, które prowadzi Centrum Cyfrowe i trochę kilka słów powiedzieć o tym, po co je prowadzimy. Ale na samym początku, to będą dosłownie 3 minuty, zaraz przejdziemy już do tej właściwej, najciekawszej części dzisiejszego spotkania. Natomiast na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za przybycie i rzeczywiście to grono jest bardzo liczne i bardzo się cieszę, że będziemy mogli dzisiaj też chwilę sobie podyskutować w tym gronie o wynikach naszych badań. Ale chciałam też serdecznie przywitać i podziękować wszystkim zaangażowanym w to badanie, czyli tak jak Ola już przedstawiała, Marii Wierzbickiej, Annie Buchner, Agacie Łuczyńskiej, Magdalenie Fart-Skirtladze, Marii Mireckiej, Oli Czetwertyńskiej, Katarzynie Werner i Magdzie Głąbiewskiej, która wspierała naszą komunikację. I tak, dzisiaj zaprezentujemy badanie, które jest trzecim badaniem w obszarze edukacji przeprowadzonym przez Centrum Cyfrowe od rozpoczęcia edukacji zdalnej w marcu tego roku. Pierwsze badanie, Maria już chwilkę o tym mówiła, prowadziliśmy na samym początku nauczania zdalnego, w marcu i w kwietniu. I w tym badaniu chcieliśmy dowiedzieć się, jakie były takie pierwsze, największe problemy, braki, z którymi mierzyli się nauczyciele po rozpoczęciu edukacji zdalnej, ale też jakie były takie pierwsze sukcesy, co zadziałało dobrze. Dzisiaj zaprezentujemy drugą edycję tego badania, którą przeprowadzaliśmy na początku nowego roku szkolnego. I w niej chcieliśmy się dowiedzieć, co się zmieniło w polskiej szkole od wiosny, jak nauczycielki i szkoły przygotowane są do nowego roku szkolnego, przygotowane były do nowego roku szkolnego, jakie wsparcie otrzymały, jak w ich opinii radzi sobie ten system edukacji i odpowiednie urzędy. Ale w międzyczasie, w trakcie wakacji, przeprowadziliśmy jeszcze trzecie badanie międzynarodowe. To badanie prowadziliśmy w czerwcu, lipcu i sierpniu. To było badanie robione w 5 krajach. Jego tytuł to Open Education as a Game Changer – Stories from the Pandemic, w którym pokazywaliśmy, zbieraliśmy z badaczami z 5 krajów pozytywne, takie modelowe, inspirujące przykłady między innymi współpracy, wzajemnej pomocy, elastyczności, które pozytywnie wpłynęły na funkcjonujący system edukacji zdalnej. I teraz, po co robimy te badania w Centrum Cyfrowym? Więc uważamy, że ten czas edukacji zdalnej to jest taki moment, w którym możemy w pewnym stopniu, miejmy nadzieję, przemyśleć funkcjonowanie szkoły. Może to być też bardzo dobra okazja do zadawania sobie pytań, do rozmowy i do projektowania, do wspólnego zastanawiania się nad zaprojektowaniem dobrych systemów edukacji zdalnej, czyli takich, które między innymi, co bardzo ważne, są niewykluczające, odpowiadające potrzebom różnych stron uczestniczących w tej procesie edukacyjnym, ale także wspierających nauczycielki i nauczycieli. Jest to też czas, i to bardzo widzimy, bardzo dobrze widzimy, w którym takie niepowodzenia są powszechne, a wydaje nam się, że sukces jest często wynikiem takiego doświadczenia i uczenia się na błędach z przeszłości.
Dlatego uważamy, że właśnie warto badać, warto zbierać te doświadczenia, warto zbierać te trudności oraz warto zbierać te dobre praktyki, które mogą inspirować. Warto rozmawiać o nich i wyciągać z nich wnioski. I na tym już zakończę. Przekażę głos Marysi, która dalej poprowadzi to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Magda. Wobec tego przechodzimy teraz do tej najważniejszej części naszego spotkania, czyli prezentacji raportu. Maria, Ania, oddaję Wam głos. Dziękujemy. Momencik. Zaraz. Tylko, że chcemy się upewnić, czy widać, czy widzą Państwo prezentację. Może Marysia da znać, czy ty widzisz? Tak, widzę. Czy super. Mnie słychać? I ja też widzę, więc myślę, że wszyscy. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że w takim razie widzą ją. Takie głosy też z czatu płyną. Super. W takim razie możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witamy na tym spotkaniu, które moje dziecko, jak się na nie wybierałam do pokoju obok, oznajmiło, że jest elegancką konferencją w internecie. Więc witam Państwa serdecznie. I na wstępie tylko chciałam powiedzieć, że to, co Państwu tutaj będziemy z Anią prezentować, jest naprawdę taką super okrojoną wersją tego raportu, który dzisiaj ma premierę i który możecie Państwo pobrać ze strony Centrum Cyfrowego. I też jesteśmy bardzo ograniczone czasem, także z góry prosimy o wyrozumiałość, jeżeli niektóre rzeczy będziemy naprawdę bardzo szybko w tempie ekspresowym Państwu przedstawiać. Może zaczniemy od takiego krótkiego jeszcze doprecyzowania metodologicznego. Maria powiedziała już, jakbym mogła prosić, ponieważ nie możemy przerzucać razem slajdów, więc Ania odpowiada za przerzucenie slajdów, także czasami będziemy tu miały lekki asynchron. Tak jak mówiła Maria, badanie było trzyetapowe. Pierwszy etap to było badanie ilościowe. Były to dwa typy ankiet. Jedną dystrybuowaliśmy wśród nauczycieli szkół podstawowych, liceów i techników. Drugą, która była nieco inna, wśród nauczycieli szkół branżowych. I tutaj od razu na wstępie chciałam taką zaznaczyć, że jak widzicie Państwo, w przypadku szkół branżowych to jest N40, czyli tylko tyle udało nam się zebrać odpowiedzi na ankietę, 40. Także, ale jednak mieliśmy poczucie, że to jest bardzo ważne, żeby oddać nauczycielom ze szkół branżowych głos i po konsultacjach metodologicznych z analitykami ilościowymi doszliśmy do wniosku, że jakby jest to uprawomocnione, żeby jakby tutaj dokonywać analiz ilościowych, z tym, że nie możemy ich odnosić do populacji, tylko odnosimy się tutaj w tych procentach, które będziecie Państwo dalej widzieć na kolejnych slajdach, do tej konkretnej próby, to znaczy do próby badanych nauczycieli szkół branżowych. W przypadku szkół podstawowych, liceów i techników jakby możemy uogólniać na populację. Drugi etap to była analiza tego materiału ilościowego. W ankietach były też pytania otwarte, więc był to też materiał jakościowy, który udało nam się zebrać. I w tym procesie identyfikowaliśmy problemy, które pogłębialiśmy dalej w 30 łącznie wywiadach indywidualnych z nauczycielami. Tutaj jeszcze zaznaczę, że byli to nauczyciele, którzy mieli możliwość że nauczyciele mieli możliwość w tej ankiecie zostawić kontakt, jeżeli byli zainteresowani kontynuacją badania. I co jest ciekawe, i zaraz powiem o tym przy okazji kolejnego slajdu, rzeczywiście mieli bardzo dużą potrzebę o tym mówić, ponieważ niezwykle duża część z ankietowanych ten kontakt do siebie zostawiła. To, co jest właściwie najważniejsze tytułem wstępu, poza tym, co już powiedziała Magda, dlaczego też absolutnie zgadzamy się z tym i uważamy, że takie badania należy prowadzić, to rzeczywiście nauczyciele bez względu na to, jak oceniają
lub oceniali ten przebieg edukacji zdalnej jako klęskę, jako porażkę lub jako sukces, to nie pozostawia to wątpliwości, że jest to doświadczenie, o którym trzeba rozmawiać. I tutaj spójrzcie Państwo na ten cytat w czerwonej ramce. Dobrze jest o tym rozmawiać, żeby nie zrobić z tego doświadczenia sarkofagu jak w Czarnobylu. To jest doświadczenie, które zmieniło wszystko i które otwiera nam pole do dyskusji o zmianach w systemie edukacji, o tym, co w tym systemie nie działa, co być może trzeba w nim zmienić. Przekazuję głos Ani. Jak wygląda nauka zdalna w praktyce? W praktyce wyglądała tak, jak mogą zobaczyć Państwo na tym kolejnym slajdzie, że nauczyciele korzystali z wielu metod. I te procenty we wszystkich metodach, o które pytaliśmy wprost w ankiecie, są bardzo wysokie. Ja chcę zwrócić szczególną uwagę na te indywidualne konsultacje z uczniami. No jest to niebywale czasochłonne też, żeby znaleźć taką możliwość, żeby z każdym uczniem konsultować się indywidualnie. Tego nie ma, to nie jest tak czasochłonne w wypadku normalnej, regularnej edukacji. Też takie drobne odchylenia, nauczyciele z niższym stażem niż 11 lat chętniej i częściej prowadzili lekcje na żywo. I takie drobne poniekąd wytłumaczenie, skąd wysokie procenty aż tak przy Teamsach i Google Classroomie. Często nauczyciele korzystali z obydwu tych platform, zwłaszcza tacy, którzy uczyli więcej niż jednym typie szkoły. Jeżeli chodzi o badanych nauczycieli szkół branżowych, tych 40, których udało nam się do badania i do uzupełnienia całej ankiety z sukcesem zaprosić, to szczególnie zwracają uwagę tutaj te wysokie odpowiedzi zarówno przy indywidualnych konsultacjach blisko 100%, ale też przy przesyłaniu informacji w zadaniach, jak w raporcie będą mogli Państwo sobie na spokojnie nie obejrzeć, jak to się tu w pierwszej prezentowanej próbie. Tym niemniej najważniejsze wydaje nam się to, że większość nauczycieli wykorzystywała wiele spośród narzędzi, o które pytaliśmy. 14% korzystało ze wszystkich, o które pytaliśmy wprost, a jeżeli uznać, że 6 i więcej to już naprawdę wiele, to takich nauczycieli było 68%. I dlatego mamy takie poczucie, że w pełni możemy mówić o tym, że zdalne nauczanie było nauczaniem wielonarzędziowym. Dlaczego tak było? Analizując pytania otwarte w ankiecie, ale też w trakcie wywiadów, odtworzyliśmy to, że te narzędzia po prostu różnie się sprawdzają do różnych rzeczy. A czego potrzebuje nauczyciel prowadzący zdalne nauczanie? Potrzebuje sprawnego narzędzia do prowadzenia lekcji online, oczywiście jeżeli ją prowadzi, takiego, które pomoże mu w kontakcie bieżącym z uczniem, pomoże w przesyłaniu prac domowych, ale też ocenianiu i sprawdzaniu, no i oczywiście urozmaicaniu lekcji. Nie ma narzędzia idealnego, w związku z tym po prostu ta wielonarzędziowość jest w pewien sposób wymuszona, jeżeli chce się prowadzić te zajęcia w sposób interesujący. I takich cytatów, jak widzą Państwo na tym kolejnym slajdzie, jest mnóstwo. One w doskonały sposób pokazują, jak pojedyncze nauczyciele mieszają te narzędzia, jak ta wielonarzędziowość i wielosprawność tak naprawdę też kompetencyjna wygląda w wypadku jednego nauczyciela i jednego przedmiotu. To są bardzo interesujące i inspirujące przykłady. Nam też zależało na tym, żeby zidentyfikować te narzędzia, które były wymieniane w pytaniu otwartym w ankiecie, ale też padały
wywiadach. Wiem, że teraz jest za mało czasu na to, żeby obejrzeć tą tabelę, tym niemniej zachęcam do zajrzenia do raportu. Tam wszystkie narzędzia, które zostały wymienione, uporządkowałyśmy zgodnie z tą odtworzoną z empirii typologią narzędzi, które wykorzystywali nauczyciele w trakcie zdalnej edukacji. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten moment zdalnej edukacji, który trwa w tej chwili, który trwał przez cały zeszły semestr, sprawił wśród bardzo wielu nauczycieli ogromny wzrost kompetencji cyfrowych. Mam świadomość tego, że jakby nie możemy tutaj uogólniać. Jest rzeczywiście tak, że to często prowadzi do jakby pogłębienia jakichś różnic w zależności od tego, jaki jest nauczyciel. Tym niemniej dla ogromnie wielu nauczycieli to była mobilizacja, bez której nie mieliby powodu, żeby w tak wysokim stopniu podnosić swoje kompetencje cyfrowe i wykorzystywać je w swojej pracy. To są takie bardzo ujmujące przykłady, jak ten pani 60+, która w lutym nie miała maila, a potem była w stanie prowadzić zajęcia i zebrania online. I tak jak w tym ostatnim cytacie, to też bardzo zbliża, jakby rzeczywiście pokazuje, że nauczyciel nie jest ze świata dinozaurów. No i właśnie, dlaczego nie jest ze świata dinozaurów? Też dlatego, że te kompetencje cyfrowe, które posiadają uczennice i uczniowie, to są przede wszystkim kompetencje związane z jego obsługą mediów społecznościowych i komunikatorów. Wielu uczniów nie potrafi sprawnie odebrać maila, czy tudzież nie potrafiło przed rozpoczęciem zdalnej edukacji wejść we wskazany link, wysłać załącznik. To są po prostu umiejętności, które na starcie zdalnej edukacji często ich po prostu przerastały i to jest ważne, żeby o tym mówić, jakby jaki był ten moment startu, no bo to wszystko są ważne konteksty. I bardzo ważną rzeczą też, o której chcemy wyraźnie powiedzieć, to myśląc o zdalnej edukacji i o wspieraniu jej, o tym, o myśleniu, jak ona realnie wygląda w praktyce, trzeba mieć świadomość tego, że w ogromnej większości od strony uczennic i uczniów jest to edukacja na telefonach. Po prostu to jest to narzędzie, za pomocą którego oni mogą się łączyć na lekcje. No i oczywiście smartfon ma ogromne ograniczenie w postaci po prostu małego ekranu w porównaniu do monitora, komputera, laptopu albo tabletu, co ciężko zobaczyć dokładnie szerowany na nim ekran i nie da się odebrać niektórych przesyłanych materiałów albo narzędzi. Ważną rzeczą, którą ujawniło też badanie, to to, że ten moment zdalnej edukacji i to, że trzeba było w tym trybie rozliczyć zeszły rok szkolny, sprawił, że wielu nauczycieli zaczęło sobie zadawać pytanie, o co tak naprawdę chodzi w ocenianiu. W momencie, w którym nie sprawdzają się te klasyczne metody, jak klasówka i sprawdzian, no bo nie można do końca sprawdzić uczniów, wielu nauczycieli zaczęło zadawać sobie pytania, jak oceniać i też stawiać na takie metody, które sprawią, że uczeń zapamięta drogę dostępu do danej informacji, ale będzie umiał otworzyć. Ale tutaj jest jedno bardzo wielkie ale wśród tych, którzy testowali te metody, że tego typu model sprawdzania i oceniania wiedzy wymaga elementarnej edukacji z uczciwości i odpowiedzialności za siebie uczniów, a to, jak nasi rozmówcy podkreślali, niestety nie jest na wysokim poziomie wśród polskich uczniów i jest to taki obszar bardzo ważny i pilny do zagospodarowania. Jeśli chodzi o źródła materiałów do realizacji edukacji zdalnej, to podobnie jak nauczyciele, jak wielonarzędziowość, była to również wieloźródłowość. Najbardziej popularnym źródłem był YouTube.
YouTube i inne serwisy wideo. Bardzo wysoko również elektroniczne wersje podręczników i serwisy podręczniki.pl. I tutaj warto zaznaczyć, że nauczyciele w wywiadach pogłębionych mówili o tym, że dla nich serwisy podręczniki.pl, choć tak przez MEN jest przedstawiany jako właśnie ta platforma do edukacji zdalnej, na którą nauczyciele tak liczyli, oni zupełnie tego tak nie widzą. Dla nich to jest po prostu forma elektronicznego podręcznika, takiego trochę scenariusza do ułatwienia do prowadzenia lekcji zdalnych, przede wszystkim w odniesieniu do tego, czy realizuje się podstawę programową. Wysoko również materiały z blogów, portali, stron internetowych innych nauczycieli. To jest bardzo ważne, o tym będziemy mówić również dalej, o tym, jak bardzo nauczyciele się wspierali w tym procesie. Jeśli chodzi o szkoły branżowe, tutaj podobnie, też w tej próbie nauczyciele zaznaczali, że YouTube, podręczniki.pl także wysoko, właściwie bardzo, bardzo podobne wskazania. Warto zwrócić uwagę na to, 8% nie korzystałem, nie znalazłem użytecznych materiałów. To był taki problem, który zgłaszali rzeczywiście nauczyciele przedmiotów branżowych, w szkołach branżowych, w wywiadach, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych, branżowych, w technikach, że często po prostu do ich specyfiki przedmiotu nie byli w stanie znaleźć odpowiednich materiałów. Na następnym slajdzie. No właśnie, widzicie Państwo, tutaj też są cytaty o tym, że ta edukacja zdalna w dużej mierze odbywała się z YouTube'a, ale to nie znaczy, że nauczyciele nie wykonywali pracy, że po prostu puszczali dzieciom filmik i jakby byli zwolnieni z przeprowadzenia lekcji. Bardzo ważnym procesem przygotowywania się do lekcji było właśnie wybieranie tych materiałów wideo. Bardzo często z tego, co nam opowiadali, wyglądało to w taki sposób, że po prostu wpisywali słowo klucz w wyszukiwarkę, a następnie wiele godzin selekcjonowali materiały, które się nadają, które są najfajniejsze, najciekawsze, najbardziej atrakcyjne, ale też dostosowane do poziomu uczniów, do poziomu dzieci. Tutaj bardzo ciekawa rzecz na tym slajdzie. Widzicie Państwo, my pytaliśmy o to, prosiliśmy o zaznaczenie na skali od 1 do 10, jak nauczycielka, nauczyciel ocenia przebieg edukacji zdalnej swój, to znaczy jak ocenia swoje prowadzenie edukacji zdalnej i jak ocenia przebieg edukacji w szkole. 1 to było słabo, 10 to było bardzo dobrze. I tutaj bardzo jest to ciekawe zróżnicowanie, że poza miastami powyżej 500 tysięcy mieszkańców, po prawej stronie tego slajdu, gdzie różnica w przebiegu edukacji zdalnej, tutaj przepraszam, ale widzę, że w ogóle jest błąd w opisie, my nie przygotowywałyśmy tej prezentacji. Te zielone boksy to jest przebieg edukacji zdalnej w mojej ocenie, a boksy żółte to jest przebieg edukacji zdalnej w szkole. I jak widzicie Państwo, poza tym miastem powyżej 500 tysięcy mieszkańców, gdzie jest różnica 19% jakby na korzyść samooceny, to w pozostałych jest to różnica znacząca, że nauczyciele dużo lepiej oceniali siebie niż oceniali jakby przebieg edukacji w szkole. Co może być, my interpretujemy to w ten sposób, co zresztą jeszcze będziemy Państwu dalej o tym mówić, że nauczyciele mieli takie poczucie, że niestety też edukacja zdalna odsłoniła taki problem różnego poziomu zaangażowania nauczycieli w swoją pracę. Kolejne problemy, tak jak Magda mówiła we wstępie, pytaliśmy się w poprzedniej edycji badania, jakby to badanie było bardzo nastawione na identyfikację problemów, tych wyzwań, które niosło za sobą przejście w ten tryb edukacji zdalnej. W tej edycji badania postanowiliśmy jakby ponownie spytać o te same problemy i rzeczywiście właściwie one się potwierdziło się to, że te same rzeczy, które były problematyczne w marcu, w kwietniu,
zostały tymi samymi problemami, na które nauczyciele wskazywali również w sierpniu i wrześniu, czyli właśnie czasochłonność problemu, braki sprzętowe uczniów, stres, zmęczenie, problem z obsługą narzędzi i podobnie było w przypadku szkół branżowych. Ten slajd, który się na chwilę pojawił, czyli nie przedmiot, a czynnik ludzki, to jest bardzo ciekawe odkrycie tego badania dla nas, bo zakładaliśmy na początku, że będzie duża korelacja między tym, jak przebiegała edukacja zdalna, a przedmiotem i specyfiką przedmiotu. I okazało się, że analiza pytań otwartych pokazała, ale również rozmowy z nauczycielami, późniejsze wywiady, że tak naprawdę to, czy z sukcesem dało się prowadzić edukację zdalną, było zależne wyłącznie od tego, jakie podejście, nastawienie miał nauczyciel. Na kolejnym slajdzie, gdzie zobaczycie Państwo cytaty, które zebrałyśmy, a naprawdę było ich bardzo wiele, gdzie na przykład macie Państwo cytat: nie da się zdalnie przesłuchać wszystkich uczniów jednocześnie podczas śpiewu, łatwiej jest prowadzić zdalnie zajęcia teoretyczne z muzyki, a pod spodem: zajęcia prowadziłam z użyciem aplikacji Google Suite dla szkół i uczelni, przede wszystkim Classroom, Meet do prowadzenia wideokonferencji, Jamboard, darmowych aplikacji muzycznych online, takich jak Wirtualne Piano oraz platformę do lekcji muzyki, darmową tam jedynie przez 3 miesiące, czyli jakby widzicie Państwo, że to trochę też zależy, jakby ten sam przedmiot mógł być realizowany w skrajnie inny sposób. Oczywiście zaznaczam tutaj, że wiadomo, że też no było zróżnicowanie tego, że w niektórych przypadkach były ograniczenia sprzętowe, ograniczenia internetowe i tak dalej. Na następnym slajdzie opisuję problem, który bardzo też nas zdziwił, to znaczy mówi się dużo o znikających uczniach, również będziemy o nich mówić, ale okazuje się, że byli również znikający nauczyciele i nauczycielki. Oczywiście absolutnie nie można tu mówić o tym, że to było zjawisko masowe, jak w przypadku uczniów, natomiast rzeczywiście zdarzali się nauczyciele, którzy po prostu wyłączali się z trybu edukacji zdalnej, nie udostępniali żadnych materiałów uczniom, a następnie stawiali im oceny po prostu tylko na bazie tych ocen, które zebrali do marca. I tutaj to, o czym powiedziałam, że będę mówić dalej przy tym slajdzie pokazującym ocenę siebie, samoocenę prowadzenia edukacji zdalnej i ocenę szkoły. Wielu nauczycieli w tych rozmowach z nami, proszę pamiętać, że to było 30 wywiadów, ponad 30 godzin rozmów z nauczycielami, często takich bardzo poruszających, oni wskazywali na taki problem, który jest problemem systemowym, to znaczy, że często nauczyciele przedmiotów tak zwanych wiodących, tych, które są później przedmiotami egzaminacyjnymi, mają poczucie, że po prostu nie są wynagradzani sprawiedliwie, że ich stawka za godzinę jest podobna jak na przykład nauczycieli przedmiotów, które uznawane są za mniej ważne, takie jak muzyka, czy plastyka, czy WF. W niektórych szkołach w czasie edukacji zdalnej wręcz została odgórnie podjęta taka decyzja, że te przedmioty mniej ważne, że te przedmioty mniej ważne po prostu mają się odbywać rzadziej. I ci nauczyciele przedmiotów, tak jak mówiłam, wiodących, mieli poczucie bardzo dużego zaangażowania i trochę niesprawiedliwości. Bardzo ważne, mówiłyśmy o tym w poprzedniej edycji badania, również było to nastawienie rodzica i tutaj jakby nauczyciele zidentyfikowali takie pozytywne i negatywne praktyki rodzicielskie. Pozytywne, no to jak się Państwo możecie domyślać, głównie też w przypadku nauczycieli młodszych uczniów, oni na to zwracali uwagę, gdzie jednak to zaangażowanie rodzica było niezbędne i to wsparcie, które nauczyciele otrzymywali od rodziców. Natomiast też pojawiły się takie negatywne praktyki, często w starszych klasach, gdzie rodzice uznali, że jest to taka możliwość bycia takim trochę superwizorem, trochę nadzorcą nauczycieli, gdzie nagle na przykład włączali się do lekcji jako wolni słuchacze, a następnie wysyłali maile z taką recenzją lekcji. I to rzeczywiście było dla nauczycieli bardzo trudne i też nie wiedzieli jakby jak się w tej sytuacji odnaleźć. Jeśli chodzi o wsparcie merytoryczne, w przypadku szkół podstawowych, liceów, techników, 76% nauczycieli uzyskało wsparcie merytoryczne. To jest bardzo budujące, że tak jest. W przypadku szkół branżowych tej naszej próby 60% to zadeklarowało. Co jest bardzo ważne, to
że w obydwu tych grupach tylko 5% ma poczucie nauczycieli, że uzyskało wsparcie od MEN. No, co jest jednak bardzo znaczące. Jeśli chodzi o różne zarzuty do Ministerstwa Edukacji, których no, wysłuchałyśmy wiele podczas tego badania, to poza tym, tą platformą e-podręczniki, o czym mówiłam, tym brakiem wsparcia merytorycznego, bardzo wielu nauczycieli też mówiło o tym, rozmawiałyśmy z nimi jeszcze przed tą drugą falą zamknięcia, że mają poczucie braku procedur, braku jasnych reguł dotyczących po prostu przygotowywania się na tą drugą falę, na przykład dotyczących zasad, jak ma postępować nauczyciel na kwarantannie, jak ma być, czy uczeń na kwarantannie ma być uznawany za nieobecnego na lekcjach. No były to takie duże bolączki rzeczywiście, o których też tutaj możecie sobie Państwo przy okazji czytania raportu przeczytać takie cytaty. Kolejną rzeczą, która też związaną z tym przygotowaniem na drugą falę pandemii, był temat, który zdaniem nauczycieli w ogóle nie został podjęty, chyba że podejmowano go indywidualnie w szkole, natomiast nie został podjęty systemowo, czyli ochrona nauczycielek i nauczycieli oraz rodziców z grupy ryzyka. To znaczy nie wzięto pod uwagę, że dla osób po prostu starszych, emerytowanych nauczycieli przychodzenie do szkoły wiąże się z zagrożeniem życia i podobnie w przypadku dzieci, których rodzice na przykład chorują na choroby onkologiczne. Nie wymyślono systemu, żeby te dzieci czy ci nauczyciele mogli bezpiecznie uczyć lub się uczyć. To, co jest bardzo, bardzo też takim budującym wnioskiem z tego badania, to, że jakby nauczyciele potrafili się zorganizować w sposób niesamowity i że rzeczywiście w środowisku nauczycielskim panuje kultura otwartości i wymiany. Nauczyciele opowiadali nam o tym, jak tworzyli materiały, które na grupach na Facebooku wymieniali z innymi nauczycielami, napędzali się nawzajem, pomagając sobie w ten sposób. I rzeczywiście też ten proces edukacji zdalnej, to doświadczenie edukacji zdalnej było nieustanną nauką i samodoskonaleniem się. I tutaj tylko warto dodać w kontekście tej tabeli, którą widzieli Państwo wcześniej, która opiewała nam mnóstwo narzędzi, że bardzo wiele tych narzędzi to są narzędzia, które są dostępne wyłącznie po angielsku, a wielu nauczycieli, szczególnie starszych, tym językiem nie włada biegle, więc dla nich nie dość, że wyzwaniem było nauczenie się i opanowanie nowego narzędzia, to jeszcze pokonanie bariery językowej. Pytaliśmy też wprost o to, jak nauczyciele mieli poczucie, czy otrzymali wsparcie psychologiczne. I ten slajd jest z jednej strony bardzo pozytywny, a z drugiej strony bardzo negatywny. Bardzo pozytywny dlatego, że to wsparcie uzyskiwali od innych nauczycieli ze szkoły, od własnej dyrekcji, od grup nauczycielskich na Facebooku. I to jest bardzo fajne i pozytywne, ale z drugiej strony gro z nich tej pomocy nie otrzymywało i tutaj no jakby szczególnie przejmujące są te odpowiedzi nauczycieli, którzy jej nie otrzymywali, ale odczuwali taką potrzebę, których jest w wypadku tej większej próby 27, a w wypadku badanych nauczycieli szkół branżowych to jest ponad 1/3. I mamy takie poczucie, że ma mówić dużo, ze względu na szacunek do tych nauczycieli, dlatego że ich problemy psychologiczne wiązały się wielokrotnie z ekstremalnym przemęczeniem, stresem o uczniów, też ogromnym niepokojem, z wyrobieniem się z programu, no sama ta nowość i tego, że robi się wszystko w niestandardowych warunkach, ale też często po prostu fizycznymi dolegliwościami związanymi z brakiem higieny cyfrowej. O higienie cyfrowej też piszemy więcej w raporcie. Myślę, że to jest ważna sprawa, więc odsyłam wszystkich zainteresowanych tym tematem. To są takie bardzo przejmujące cytaty. Było ich wiele. Tutaj są wybrane, no ale jakby ten sam na środku. Oddajcie mi moją żonę. Myślę, że nie jeden mąż nauczycielki w Polsce miał takie myśli w głowie, czy tudzież ma nadal w tej chwili.
bardzo często problemy psychologiczne uczniów wiązały się też z tym, nauczycieli, z tym, że brali odpowiedzialność i mieli świadomość tego, jak ogromne problemy mają ich uczennice i uczniowie. Wiedzieli, że to jest dla nich sytuacja trudna, wiedzieli, że brak kontaktu z rówieśnikami jest ogromnie trudny i mieli też świadomość, że w wypadku części uczniów ta konieczność izolacji od szkoły i od innych w domu może być bardzo trudna ze względu na to, że to właśnie często dom jest miejscem problemu. No i jakby też te dzieci, które mają problemy, były odcięte wielokrotnie od możliwości specjalistycznej pomocy, no bo po prostu nie chciały odbywać takich zajęć w domu. Dziękuję za oddanie głosu. Problem znikających uczennic i uczniów z systemu edukacji, tak jak już wspomniałam wcześniej, był problemem masowym. Jakbym mogła jeszcze poprosić o cofnięcie slajdu. 48% nauczycieli ze szkół podstawowych, liceów i techników wskazało, że miało przypadek co najmniej jednego ucznia lub uczennicy, który zniknął z systemu edukacji, to znaczy go nie realizował. W tej próbie nauczycieli szkół branżowych no, wskazało to 58%. Za znikających uczniów i uczennice nauczyciele uznawali takie osoby, które po prostu wyłączyły się z systemu lub logowały się bardzo rzadko, nie odczytując maili, nie zapoznając się z materiałami, nie odsyłały żadnych prac domowych, czyli de facto nie uczestniczyły w tym procesie lub uczestniczyły bardzo, bardzo rzadko i namawiane ich jakby gonione i ścigane przez nauczycieli. Dużym problemem, jeśli chodzi o to znikanie uczniów, było to, że nie było wytycznych znowu systemowych dotyczących sprawdzania frekwencji, to znaczy w ogóle jakiegoś uznawania frekwencji w edukacji zdalnej, szczególnie jeśli były to szkoły, w których nie realizowano lekcji online i tam po prostu wielu uczniów uznało, chodzi tu oczywiście głównie o uczniów starszych, że jakby nie są zobowiązani do tego, żeby w tych lekcjach online uczestniczyć. Ciekawym też wątkiem jest wątek dotyczący uczniów techników i szkół branżowych, to znaczy często oni po prostu wybierali pracę zawodową zamiast szkoły. To, co wydaje nam się bardzo też ciekawym wątkiem, to jest to, że wielu badanych mówiło o tym, że edukacja zdalna była dla wielu uczniów takim otwieraczem potencjału, że uczniowie, którzy są zazwyczaj w edukacji tradycyjnej wycofani, nieśmiali, mało aktywni, dla których stresorem jest grupa i jakaś taka presja rówieśnicza, w edukacji zdalnej się otworzyli i często finalnie mieli lepsze oceny niż mieliby w edukacji tradycyjnej. Tutaj też są cytaty na ten temat, z którym możecie się Państwo później zapoznać. Natomiast, co ciekawe, edukacja zdalna nie była dla prymusów. Edukacja zdalna nie jest dla kujonów i tych, którzy chcą być dobrzy ze wszystkiego, powiedziała nam jedna z nauczycielek. Okazało się, że osoby, które potrzebują takiej rywalizacji z rówieśnikami, które są bardzo ambitne i które napędza to, że są lepsze od innych, w edukacji zdalnej jakby straciły ten swój motor i okazało się, że często przygasły i właśnie były dużo słabsze niż w tej edukacji tradycyjnej. Szalenie optymistycznym naszym zdaniem wynikiem jest to, że jak Państwo widzą, te procenty się lekko różnią. Najwyższe są w wypadku nauczycieli szkół podstawowych klas 4-8, najniższe w wypadku badanych nauczycieli szkół branżowych. Tym niemniej są to bardzo wysokie procenty osób, które zadeklarowały chęć dalszego wykorzystywania narzędzi edukacji zdalnej w swojej pracy i
My o niektóre rzeczy pytaliśmy wprost, o projekty uczniowskie, nauczanie uczniów chorych nieobecnych w szkole, indywidualne, podczas konsultacji albo w ramach kółek zainteresowań. I tutaj Państwo widzą, ile osób jakby jest tą formą wspomaganą zdalnie zainteresowanych, ale też badanie ujawniło szereg obszarów, które również nauczyciele uważają za takie obszary, w których praktyki zdalne powinny wkroczyć na stałe. Są to zdalne rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami, kiedy nagle jest ich więcej i, co mówią nauczyciele, jest z reguły mi pytań i zebrania trwają krócej i pety, na których nagle mogą być wszyscy specjaliści i nawet można zaprosić rodziców i się pojawią. Tak jak Państwo widzą, prace domowe, testy online i jakby te różne pozostawianie możliwości kontaktu uczniom poprzez Messengera albo jakieś łatwiej w postaci robienia zdjęć tablicy. To jest taki moment, który też warto uczniom niektóre kwestie na stałe ułatwiać. Tym niemniej my rozmawiałyśmy z nauczycielami też w takim momencie, w którym oni po tym całym półroczu wrócili do szkoły i niebywale było smutne to, że ci, którzy mieli często wielkie plany, żeby teraz tą zdalną edukację kontynuować w budynku szkoły, okazało się, że jest to wielokrotnie niemożliwe ze względu na tą z górnego cytatu złączkę i przełączkę. I bardzo często ta przyszłość zdalnej, to znaczy wykorzystywania metod zdalnej edukacji w szkole się o to rozbija. O złączkę i przełączkę, której nie ma, o nieaktualne oprogramowanie, o niskiej jakości łącze internetowe. To wszystko sprawia, że po prostu ten impet się w jakiś sposób zatrzymuje. I nie tylko chodzi o szkoły jako budynek i też jakby tutaj chcę bardzo podkreślić to, że to jak w tej chwili zawdzięczam gdzieś tam, jest takim mocnym znakiem zapytania, czy aby tak na pewno powinno być, ale też jakby bardzo ważne jest to zaangażowanie uczniów i rodziców, którego niestety czasami brakuje w to, żeby uznać, że właśnie te narzędzia są fajne do tego, żeby wykorzystywać je na stałe. No jakby ten cytat doskonale o uczniu, niech którzy z radością odinstalowali Teamsa, licząc na to w wakacje, że już nigdy nie będą musieli oglądać tej aplikacji. Dobrze to pokazuje, no ale w ogóle jakby to jest okropne uczucie, tak jak w tym cytacie poniżej, mieć tą gotowość, a być jakby w jakiś sposób w tym zatrzymany. Dla wielu nauczycieli, a właściwie dla wszystkich naszych rozmówców z wywiadów pogłębionych, więc jakby z całą pewnością dla wielu z nich jest to moment, ten, który jest teraz i który trwa od początku zdalnej edukacji, kiedy zaczyna się zadawać sobie pytanie, jakiej szkoły my właściwie chcemy. Kim ma być uczeń i uczennica, który że ją ukończy, jakie ma mieć umiejętności, co mu będzie potrzebne. I to jest taki moment troszeczkę weryfikacji tego, jakiego ucznia chcemy wypuścić ze szkoły. To są różne refleksje, tym niemniej jedna taka główna, o której chcemy powiedzieć na koniec i tym zamknąć naszą prezentację, to to, że nasza obecna szkoła nie szykuje za bardzo do pracy na cyfrowym rynku pracy i jakby nie myśli o tym zbyt dużo, że obecni uczniowie i uczennice w zdecydowanej większości będą pracować w swoim życiu i obsługiwać narzędzia cyfrowe. I tu nie chodzi o umiejętność korzystania z tych narzędzi tylko, ale o całe to otoczenie, całość ilość miękkich kompetencji, które są związane z higieną cyfrową i z poruszaniem się w przestrzeni internetu. Ogromnie dziękuję.
za wysłuchanie prezentacji w imieniu swoim i Marysi. Naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć do raportu, bo największym problemem w szykowaniu się do dzisiejszej prezentacji dla mnie i dla Marysi było to, żeby po prostu zdecydować się, o czym nie powiemy. Była to szalenie trudna decyzja i mam nadzieję, że udało się nam zachęcić Państwa do tego, żeby zajrzeć do naszego raportu. Miłej lektury. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i jeszcze zanim przejdziemy do komentarzy naszych ekspertek, ja chciałam jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane w to badanie. To jest naprawdę imponująca praca i pierwsza i druga edycja tego badania. Ona była możliwa dzięki wsparciu Fundacji Williama i Flory Hewletta, Hewlett Foundation, i była też możliwa dzięki wielu, wielu osobom, które nam pomagały i na bieżąco pomagały i z nami współpracowały. I jeszcze raz chciałam naprawdę bardzo serdecznie podziękować Alkowi Tarkowskiemu, Marii Wierzbickiej, Annie Buchner i Magdalenie Szyniawskiej. Bardzo, bardzo serdecznie podziękować naszym badaczkom i Alkowi Tarkowskiemu, prezesowi który też był obecny na każdym etapie tego. Naszym partnerom jeszcze raz Agacie Łuczyńskiej ze Szkoły z Klasą, Magdalenie Fatz-Skirtladze z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Kamilowi Śliwowskiemu, naszemu, który pomagał nam w tym badaniu, specjaliście od technologii edukacyjnych i cyfrowych zasobów wiedzy, ale też wszystkim osobom z Centrum Cyfrowego, które były niesamowicie zaangażowane w prowadzenie tego badania, Marii Mireckiej, Aleksandrze Czetwertyńskiej, Katarzynie Werner i Magdzie Głąbiewskiej. Bardzo, bardzo dziękuję i oddaję głos już naszym ekspertkom. Dziękuję również Tobie, Magda, za Twój udział w badaniu oraz za przekazanie nam po tej pierwszej edycji badania pałeczki do prowadzenia kontynuacji. I chciałabym teraz poprosić nasze ekspertki, które były partnerkami badania oraz kierowniczkę badania o komentarz. Także za chwilę taki komentarz przedstawi Agata Łuczyńska, prezeska Fundacji Szkoła z Klasą oraz Magdalena Fatz-Skirtladze, specjalistka do spraw ewaluacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, już przedstawione, oraz Aleksandra Czetwertyńska, kierowniczka Zespołu Otwartej Edukacji. Ale zanim jeszcze przekażę głos, chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że poprosiliśmy również ekspertki i ekspertów, którzy brali udział w badaniu, o przygotowanie takich komentarzy w formie tekstowej. Tam są komentarze właśnie wszystkich osób, które przed chwilą wymieniłam, ale również Kamila Śliwowskiego, który nie jest dzisiaj z nami obecny i nie będzie mówił swojego komentarza, ale on taki komentarz również przygotował, także serdecznie Państwa zapraszam do pobrania i do zapoznania się z tymi komentarzami na naszej stronie. I teraz oddaję głos Agacie Łuczyńskiej. Tak, Kamil jest z nami na czacie, nie jest jako prezenter. Musisz odmutować. A, przepraszam. Tak. Mały tutaj techniczny problem i już, Agato, możesz włączyć mikrofon. Dziękuję bardzo za głos. Ja muszę przyznać, przede wszystkim bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję być partnerem badania. To było nieprawdopodobnie ciekawe doświadczenie rozmawiać o tym z badaczkami, ze wszystkimi partnerami, co Państwu dzisiaj zaprezentujemy. Ja przyznam, że wszyscy staliśmy przed nie lada wyzwaniem, żeby wybrać te rzeczy, które chcemy skomentować, bo wydaje mi się, że moglibyśmy spokojnie zrobić 3 albo 4 spotkania na ten temat i dyskusje by się i tak nie kończyły. Ja chciałam powiedzieć o 3 głównych wątkach tutaj, które wydają mi się szczególnie istotne w kontekście tego, co my jako organizacje pozarządowe możemy i powinniśmy robić. I pierwszy wątek
to jest wątek relacji. Zbudowana relacja wcześniej między nauczycielami a uczniami tak naprawdę jest najważniejszym czynnikiem, który potem warunkuje, czy ta edukacja jest zdalna i czy w ogóle ta edukacja jest dla uczniów czymś wartościowym. Wydaje mi się, że to też jest istotne, szczególnie w kontekście tych pojawiających się problemów psychicznych zarówno nauczycieli, jak i uczniów i w kontekście zdrowia psychicznego i tego, czy nauczyciel zbudował sobie taką relację, że uczeń do niego przyjdzie z problemem, czy nie przyjdzie z tym problemem. I wydaje się, że jeśli tej relacji nie ma zbudowanej wcześniej, to to przekazywanie wiedzy po prostu przestaje mieć sens, więc wydaje mi się, że to jest szczególnie istotne. Drugi temat, który uważam za niezwykle ciekawy, to jest polaryzacja wśród samych nauczycieli. I to było widać w badaniu bardzo mocno nie wprost. Tutaj Magda, Ania i Marysia mówiły o tym, że nauczyciele lepiej oceniali siebie niż oceniali innych. My też złapaliśmy przecież w tym badaniu tylko tych nauczycieli, którzy jakoś z technologiami cyfrowymi byli bardziej zapoznani, więc też trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. I nie możemy zapomnieć, mi się wydaje, że robimy bardzo często duży błąd, zapominając o tych nauczycielach, którzy są znikający i zakładamy, że oni już coś, że nauczyciele już coś potrafią, a to wcale nie jest prawda. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry trend idący w stronę tworzenia się oddolnych grup nauczycielskich i wspierania siebie nawzajem. Do tej pory te grupy oddolne nauczycielskie były jednak bardzo, bardzo mocno skoncentrowane wokół tych wybitnych, superwerszy. I tego typu grupy były kierowane do wybitnych nauczycieli, a wydaje się, że małe grupy, które są w stanie od siebie uczyć się nawzajem, to jest niezwykle cenny sposób budowania tych kompetencji nauczycielskich. I tutaj też nasza rola organizacji pozarządowych w tym zakresie. A ostatnią rzeczą, która też wydaje mi się ważna i o której na pewno powie więcej Magda, tak się zresztą umówiłyśmy, to jest to, że szkoła jest częścią świata i że ten kontekst uczenia się w odniesieniu do metod i do sposobów pracy, które są stosowane też w biznesie i to zrozumienie zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli, że szkoła przygotowuje tak naprawdę tej przyszłości, są niezwykle ważne i agile, design thinking, metody projektu, metody odwróconej lekcji, to są wszystko te metody, które wspierają uczenie i nauczania synchroniczne i które też pomagają szkole przygotowywać uczniów lepiej do przyszłości i wydaje się, że to jest bardzo dobry moment i bardzo podatny grunt i na koniec chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że my wszyscy nie zmarnujemy tego potencjału, który w tym bardzo trudnym i często traumatycznym doświadczeniu jakoś się wyzwolił mimo wszystko. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Agata. Dzięki, piękne. To teraz ja dwa słowa w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej. No właśnie, to znaczy tak, po pierwsze świetnie, że takie raporty powstają, bo myślę, że dla samych nauczycieli to jest taki moment przejrzenia się w lustrze, zobaczenia jakby swojego wysiłku na tle, zobaczenia, że ten wysiłek i ta motywacja jest powszechna, że rzeczywiście są ci nauczyciele, którzy sobie lepiej albo gorzej radzą, ale myślę, że w kontekście dobrostanu nauczyciela takie przejrzenie się w badaniach jest bardzo ważne w tym momencie, gdzie po prostu trzeba działać tak i być na posterunku. Wydaje się, że tak jak już Agata mówiła, to jest taki dobry moment na przyjrzenie się, jak w takim laboratorium, temu, czemu edukacja powinna służyć, to znaczy co jest jej celem, po co się uczymy, jak się uczymy, wreszcie jak się uczymy w kontekście zdobyczy czy odkryć psychologii rozwojowej, neurodydaktyki. To zestawienie edukacji z nowymi technologiami, tak? To też jest taki ciekawy element, to znaczy na ile te technologie rzeczywiście włączać w edukację, kiedy nie będzie takiej konieczności. Jak dzieciaki radzą sobie z myśleniem, z przerzutnością uwagi, z metakompetencjami, tak? Ze zdolnością samoregulacji na przykład, bo to jest właściwie
warunkiem i zdrowego funkcjonowania w świecie i uczenia się i nawiązywania relacji. Zdolność, kompetencje emocjonalne wszelkiego rodzaju. To wszystko są elementy, które obecna sytuacja wyostrzyła, a na pewno pomogła spojrzeć na nie z innej perspektywy. Jeśli chodzi o kompetencje, czy metakompetencje, czy metody pracy nauczycieli, no to na pewno kwestia oceniania. Zobaczyliśmy teraz, jak ocena traktowana jako, no nie wiem, nie chcę powiedzieć nagroda i kara, tak, ale taki stempel i certyfikat tego, że umiem, jest często nieskuteczna, tak, to znaczy ona tak naprawdę odbiera to sprawstwo uczniowi, odbiera czasami motywację, przenosi tą, trochę odbiera samosterowność i myślę, że powinniśmy się zastanowić, jak przywrócić tą odpowiedzialność za własne uczenie się uczniowi, ale w bezpieczny, pozytywny sposób, który motywuje też do zadawania sobie pytań, jakie umiejętności chcę rozwijać, w czym jestem dobry, nad czym mogę pracować, tak? Ocena, która nie jest certyfikatem nie mówiącym nic, tak, tylko rzeczywiście jest wartościową informacją zwrotną, jest informacją zwrotną, która kształtuje, która nadaje kierunek, która stawia pytania, tak, i pomaga szukać odpowiedzi. Dzięki. Dzięki, Magda. To ja jakoś tak na koniec komentarzy chciałam z jednej strony trochę o tych kompetencjach i o tych narzędziach, ale też o tym, o technologii i o tym, jak bardzo dużo ci nauczyciele, w ogóle nauczyciele, się w tym czasie nauczyli. I teraz pytanie jest takie, w jaki sposób mądrze to wykorzystać, trochę tak jak Magda mówiłaś, w jaki sposób sprawić, żeby po pierwsze te technologie kojarzyły się z rzeczami pozytywnymi, żeby nie wzbudzały w nas takiego lęku, że to jest jakiś taki środek zastępczy, że ta edukacja zdalna łączy nam się bezpośrednio z takim poczuciem zagrożenia i poczuciem łatania dziury w trudnych czasach, tak? Czyli jak tę zachować tę ciągłość, to jest takie pytanie. Z drugiej strony też już patrząc może na takie rekomendacje, jak dostosować z jednej strony metody, które się tutaj pojawiały, a z drugiej strony narzędzia, bo znowu jest też takie pytanie o te duże platformy kontra kilkadziesiąt różnych narzędzi, to znaczy, które rozwiązanie jest dobre i czy w ogóle istnieje możliwość stworzenia jednej uniwersalnej, wspaniałej platformy, która będzie dobra dla wszystkich i odpowie na wszystkie potrzeby wszystkich szkół. I czy faktycznie to jest skuteczniejsze, czy też gdzieś zaakceptowanie i przyjęcie tego, że edukacja musi być i będzie coraz bardziej indywidualizowana i co oznacza, że tych różnych narzędzi różni nauczyciele będą różnie używać i że tych zmiennych jest po prostu bardzo, bardzo dużo i w takim, jeżeli tak, to jak zrobić, żeby korzystanie z nich nie było wykańczające fizycznie, w sensie nie zajmowało tak bardzo dużo czasu oraz psychicznie dla nauczycieli i dla uczniów, to znaczy, żeby też znaleźć ten złoty środek nad, nie wiem, przebodźcowaniem i przeatrakcyjnianiem zajęć, które będą zdane albo nie, trochę też nie wiemy, jak sytuacja się potoczy, tak, i na ile też z tego doświadczenia edukacji zdalnej będziemy chcieli i mogli
mogli czerpać. Więc ja w ogóle myślę, że te rozważania takie o technologiach, również w takim kontekście, które się pojawia, takie dobra i zła, tak? To znaczy, na ile one, technologia jest dobra albo technologia jest zła. Najprawdopodobniej technologia sama w sobie jest neutralna, to w jaki sposób z niej korzystamy. Ewentualnie można jakoś wartościować, i to są jakieś takie rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Też ten taki właśnie system tych naczyń połączonych, że to są narzędzia, metody, ludzie, potem całe społeczności, które są wokół edukacji zgromadzone, więc to wszystko jest bardzo ciekawe. My tych danych mamy bardzo dużo, bardzo, bardzo wiele wątków zostało poruszonych. Ja też trochę czytałam pytania, myślę, że będzie jeszcze na pewno będzie czas, żeby na nie odpowiedzieć. Faktycznie tych tematów, za które można byłoby się teraz wziąć, jest wiele, i ja tak już teraz, ja wiem, trochę wybiegam w czasie, ale już teraz z takim małym apelem, że jeżeli są tam takie rzeczy, którym chcieliby się Państwo zająć, bliżej przyjrzeć i potrzebowali jakiegoś wsparcia od nas, dodatkowej wiedzy, to bardzo chętnie też będziemy taką współpracę nawiązywać. To chyba dziękuję, i Mario, oddałabym Ci głos. Tak. Dziękuję bardzo za komentarze oraz oczywiście również podpisuję się pod tym, że zapraszamy do kontaktu w sprawach związanych z naszym raportem. I jest godzina 12:12, mamy 18 minut na pytania. Myślę, że to jest bardzo dobry czas na to, żeby część przynajmniej z pytań, które Państwo zadali, a które Kasia Werner skrupulatnie spisała z czatu, zadać. Także myślę, że zostaniemy przy tej formie, że pytania zadamy te zadane przez Państwa na czacie. Oczywiście można jeszcze jakieś pytania dalsze zadawać, natomiast na pewno nie zdążymy zadać wszystkich pytań, za co serdecznie Państwu dziękuję, bo to oznacza, że tych pytań pojawiło się dużo i komentarzy. Natomiast to, co zrobimy, to zbierzemy te pytania wszystkie i po prostu zadamy je, to znaczy odpowiemy na nie w formie pisemnej na naszej stronie internetowej i opublikujemy te odpowiedzi za jakiś czas, jakie obrobimy. Także myślę, że tutaj poproszę Marię, Anię, Olę i również partnerki badania Agatę i Magdalenę o odpowiadanie na część tych pytań. I może chronologicznie zadam takie pytanie, które padło na początku. Czy z faktu, że nauczyciele korzystali z 6 i więcej narzędzi, można wysnuć wniosek, że potrzebują oni kompleksowej platformy e-learningowej, która sprawi, że nie będą musieli skakać po różnych programach i serwisach? I to pytanie, myślę, do Oli, Agaty, Magdaleny, jeśli mogłybyście odpowiedzieć. Ja tylko bardzo krótko, bo ja troszkę akurat w moim komentarzu dokładnie o tym powiedziałam, że ja nie znam tej odpowiedzi, znaczy ja nie znam odpowiedzi. Wydaje mi się, że tworzenie jednej platformy, która jest do wszystkiego, jest bardzo, bardzo ryzykowne i może się skończyć tym, że będzie niepraktyczna, a z drugiej strony korzystanie z 58, tudzież 9, jak nam wyszło, narzędzi naraz, jest bardzo, bardzo dużo, więc wydaje mi się, że jakiś taki złoty środek byłby nam potrzebny, ale widzę, że Magda podnosi rękę. Słuchajcie, to jest też pytanie, czego chcemy uczyć uczniów, tak? Bo rozumiem, że niekoniecznie wynajdywanie koła na nowo to jest zawsze to, co nam chodzi, to znaczy, jeżeli mamy problem, to umiejętność wyszukania sobie narzędzia, którym możemy go zaadresować, tak, też jest super. Więc oczywiście takie przerzucanie się metodami, technikami, gadżetami, tak, i fajerwerkami, to pewnie wprowadza dużo chaosu i takiego poczucia, mam wrażenie, że czasami zagrożenia, tak, że tego jest po prostu za dużo. Pewnie zależy jeszcze od wieku uczniów, ale też jest to pewnego rodzaju umiejętność korzystania z tej wielości, którą właściwie teraz mamy w domach, w zamknięciu, w zasięgu ręki często.
To ja jeszcze jak mogę na szybko, przepraszam, mogę to, tylko na szybko powiedzieć, że Aleksandra Saczuk tutaj pisze o tym złotym środku i czy było widać tę potrzebę uporządkowania z poziomu szkoły na przykład narzędzi. Bardzo to było widać w tym, ilu nauczycieli wykorzystywało duże platformy typu Microsoft Teams albo Google Classroom, że gdzieś ta potrzeba i ze strony dyrekcji, i ze strony nauczycieli była i w ten, moim zdaniem, moja hipoteza jest taka, że w ten sposób była właśnie zaspokajana. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że my rozmawialiśmy też z wieloma nauczycielami, uczestnikami naszych programów poza badaniem, pytając ich o to, czego potrzebują i także w kontekście narzędzi. I nauczyciele bardzo często mówili, że znają bardzo dużo narzędzi bardzo powierzchownie i że ta wielonarzędziowość też jest jakąś taką pułapką, w którą się wpada i ma się poczucie, że jak pojawia się nowe narzędzie, to my teraz natychmiast musimy z niego skorzystać. Więc nie wiem, czy jedna platforma jest złotym środkiem, sądzę, że raczej nie, ale takie wsparcie nauczycieli w tym, żeby lepiej poznawali jedno narzędzie i je kreatywnie wykorzystywali razem z uczniami do różnych rzeczy, wydaje mi się dobrym kierunkiem. Dziękuję Wam bardzo i jak jesteśmy w temacie narzędzi, to zadam kolejne pytanie, które padło o prowadzenie zdalnych lekcji online, że część nauczycieli prowadziła w ten sposób lekcje, natomiast nie była to zdecydowana większość. I padło pytanie, co było główną barierą? Czy to były kwestie techniczne, brak kompetencji cyfrowych i obawy z tym związane, czy może brak chęci? I to pytanie chciałabym do Marii i Ani skierować. No to jest oczywiście pytanie, na które jakby wprost odpowiedzi nie mamy, dlatego że rozmawialiśmy z tymi, którzy w ogromnej większości podjęli tą rękawicę wielonarzędziowej zdalnej edukacji. Niemniej bardzo się zgadzam z tym, że to wielokrotnie też jest powierzchowne, po prostu doba ma 24 godziny, a nauczyciele, nie wiem czy Państwo wiedzą, często mają rodziny, więc... Myślę, że tutaj jest jakby odpowiedź na to pytanie, dlaczego często tak jest, ale odnośnie tych, którzy nie prowadzili edukacji zdalnej, to jest jakby taka zapośredniczona opowieść przez nauczycieli, którzy nam opowiadali o swoich szkołach. No i tych problemów jest wiele, ale myślę, że niestety jakby decydującej większości to jest ten tak zwany czynnik ludzki. Po prostu to są osoby, które nie czuły się jakby na siłach z różnych względów, żeby tą naukę podejmować, albo to były po prostu ich jakieś osobiste ograniczenia, albo niechęć, albo wypalenie zawodowe, które jakby na tym etapie ich pracy zawodowej uczenie się czegoś nowego po prostu było dla nich za trudne. I myślę, że nasze przesłanie takie jako badaczek do Państwa, jako wielu osób, które mogą w swojej pracy budować takie wsparcie, bardzo ważne jest to, żeby w wypadku myślenia edukacji zdalnej nie myśleć tylko o wspieraniu w dostępie do narzędzi, bo to jest bardzo ważne i to jest niezbędnie ważne, żeby nauczyciele mieli sprzęt, na którym mogą pracować, żeby mieli sprawne łącze, żeby znali narzędzia i wiedzieli, jak ich wykorzystać. Ale to nie jest wszystko. Ogromnie ważne jest też to, żeby po prostu była ta infrastruktura wokół nich, która ich wspiera. To jest przypuszczenie, ale moim zdaniem bardzo możliwe, że wielu nauczycieli nie zdecydowało się na edukację zdalną w postaci prowadzenia też lekcji na platformie takiej jak Teams albo jakby i zdalnej formie, dlatego że bali się, że jak coś pójdzie nie tak, to nie będą mieli komu zadać pytanie, jak to naprawić. I w momencie, w którym nie ma się takiego wsparcia w swojej szkole albo w gronie nauczycieli, których się zna, no to po prostu trudniej jest podjąć tą decyzję i to myślę, że jest lekcja do odrobienia dla otoczenia szkoły, więc bardzo naokoło odpowiedziałam na to pytanie, ale mam nadzieję, że przynajmniej trochę o to osobie, która je zadawała. To ja jeszcze powiem o
nauczycielach znikających, bo widziałam tam na czacie, że padło pytanie o to, jaka była skala znikających nauczycieli. My dowiedziałyśmy się o tym, że byli nauczyciele znikający z tej części badania, w której już prowadziłyśmy wywiady indywidualne i z tych 30 badanych osób mówiło o tym 3. że w ich szkołach były takie przypadki osób, które zaniechały prowadzenia edukacji zdalnej bądź realizowały ją w minimalnym stopniu. Także tutaj nie mamy danych ilościowych na ten temat, ponieważ w ogóle nie przyszło nam do głowy, prawdę mówiąc. To jest też fantastyczne, no właśnie w triangulacji metod, że jakby jesteśmy w stanie różne rzeczy też później odkrywać, uzupełniając tym materiałem jakościowym, ale też no po prostu nie zadawaliśmy tego pytania w ankiecie, ponieważ nie sądziliśmy, że to jest, że w ogóle takie zjawisko występuje i być może no to jest coś, co trzeba badać dalej. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o metody prowadzenia lekcji, to chciałabym jeszcze zadać pytanie, które padło o odwrócone o metody odwróconej lekcji. Odpowiedź jest dokładnie ta sama. To jest jakby wątek, który ujawnił się w badaniu jakościowym. Na pewno bardzo wart, wydaje nam się, że te wszystkie wątki związane właśnie z zmianą myślenia o prowadzeniu lekcji, zmianą myślenia o pracach domowych, bo tam też widziałam, było na czacie takie pytanie i zmianie myślenia o ocenianiu, to są jakby wątki, które super by było pogłębiać jakby w jakichś kolejnych badaniach. My tutaj ten wynik ma walor eksploracyjny, po prostu tego, że to się pojawiło, tym niemniej jakby no nie było możliwości, tak jak Marysia chwilę temu mówiła, odnośnie innego pytania, pogłębienia tego wątku. Chciałam jeszcze szybciutko powiedzieć o tym ocenianiu, że nauczyciele zdali sobie sprawę, że po prostu ten tradycyjny tryb oceniania, czyli na przykład sprawdzania każdej pracy domowej, no jest niemożliwy w warunkach zdalnych, bo nagle ma się po prostu maila zasypanego skanami zeszytów i nie da się wnikliwie tego sprawdzać, zwłaszcza jak jakość skanów często jest po prostu kiepska. Więc te zmiany w myśleniu o pracach domowych też się z tym wiążą, na ile jakby, co uczniowie potencjalnie mogą zrobić sami, żeby przy okazji się czegoś nauczyć. Na przykład są takie prace domowe zadawane na Eduelo, Learning Appsach i wszystkich aplikacjach, które de facto tak naprawdę później nie wymagają zaangażowania nauczyciela w sprawdzenie, no bo dają tą możliwość, że w końcu dochodzisz do prawidłowej odpowiedzi, ale to jest taki rodzaj pracy domowej, który daje to poczucie, że skoro ktoś przeszedł z sukcesem całą taką pracę domową, to może czegoś się nauczył i nie trzeba tego sprawdzać. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze dodać, że w tej wersji całościowej raportu, która jest dostępna, pytania do części ilościowej, które były zadawane w ankietach, są na slajdach dostępne i tak jak Ania też wspomniała, ta prezentacja, którą prezentowały Ania z Marią, to była taka skrócona wersja specjalnie na dzisiejsze spotkanie, także tam też w prezentacji wiele jest trochę więcej wątków poruszonych, ale również te pytania właśnie, które są istotne przy analizie wyników, również są dostępne. Tak, i chciałam jeszcze, mamy jeszcze chwilę i chciałam teraz jeszcze zadać takie pytanie, które wydaje się ważne bardzo. To będzie pytanie, myślę, że najbardziej do Oli, Agaty i Magdy. Jakie wnioski z Państwa badań, z naszego badania, powinno wyciągnąć Ministerstwo Edukacji Narodowej? Jakie powinno, czy jakie może wyciągnąć i co w pierwszej kolejności dobrze byłoby zmienić? To ja może króciutko, bo rzeczywiście wybrzmiało w badaniu to niewystarczające wsparcie ministerstwa, tak? Czy to jeszcze w poprzednim takie poczucie
jakby braku kierunku, późna informacja, tak, o tym, jak będziemy się organizować, co jest wymogiem, jakby z tym takim przytłaczającym jedynym pewnikiem w postaci podstawy programowej, tak, która okazała się właściwie w tych warunkach nie do zrealizowania. I paradoksalnie jakby tam, gdzie lokalnie jakby dyrektor był w stanie albo grupa nauczycieli zadziałać tak lidersko i pokierować tym procesem, postawić, zdecydować o priorytetach, tak, w tej sytuacji niewiedzy, jak to dalej pójdzie, tam to działało. I to rzeczywiście w jakościowych badaniach się dziewczynom powtarzało i jakby w tym pierwszym raporcie jeszcze o edukacji. Więc ja myślę, że dobrze by było może, żeby ministerstwo po pierwsze nie przeszkadzało w tej samoorganizacji, bo mi się wydaje, że w edukacji strasznie jakby dużo takich fajnych rzeczy się dzieje oddolnie i to świetnie. Pewnie się dużo wydarzyło w ogóle i na pewno pytanie o skalę, jak to zbadać, jakby żeby zobaczyć tych wszystkich nauczycieli, a nie najbardziej aktywnych, którzy prawdopodobnie uczestniczyli w naszym badaniu. No a drugie to na pewno wspierać nauczycieli tak w ich rozwoju zawodowym takim szeroko rozumianym, to znaczy może niekoniecznie w zdobywaniu po prostu awansu zawodowego, ale też w tworzeniu takiej przestrzeni do uczenia się, wymiany doświadczenia, premiowaniu tego uczenia się i tej innowacyjności, bo wydaje się, że teraz też jakby system tej aktywności nie dostrzega. To ja króciutko, bardzo Magda się z Tobą zgadzam. Myślę sobie, że to, co tutaj się przywijało a propos szacunku i zaufania nauczycieli do ucznia, że tam, gdzie ta relacja była zbudowana, to lepiej działało, też działa na poziomie menu i nauczycieli. I to, co mówiłaś, Magda, o samoorganizacji, mi się w ogóle wydaje, że tam, gdzie można oddawać odpowiedzialność i tam, gdzie można oddawać wolność, to tę wolność trzeba oddawać. Właśnie nauczycielom i to padało w badaniu, tym pierwszym jeszcze Centrum Cyfrowego, w którym byliśmy też partnerem, to poczucie nauczycieli, że dostali tę wolność i już jej nie oddadzą. To naprawdę było, uważam, że jakoś tam bardzo budujące, ale ta wolność nie powinna iść w parze z brakiem jakichkolwiek wytycznych i to zaufanie i ten szacunek też trochę, jeśli mielibyśmy dać jakieś dwie rekomendacje do menu, to tak jak Magda mówiła, nie przeszkadzać tam, gdzie można, oddawać tę wolność tam, gdzie można, a jednocześnie wspierać na poziomie rekomendacji i wytycznych, więc jakby to, co warto, co się sprawdza, być takim trochę miejscem, które zbiera dobre pomysły i je przekazuje dalej. Z szkół, w których to już zadziałało, to tyle. Tak, ja tylko wzmocnię tę myśl, że skalowanie. Myślę, że ministerstwo to jest świetne miejsce do tego, żeby brać te dobre praktyki, to co działa, co wiemy, że się sprawdza. I docierać do tych nauczycieli, do których, nie wiem, organizacje pozarządowe nie mają szans dotrzeć, a ministerstwo jak najbardziej. Czyli wykorzystać już tę mądrość i to doświadczenie, które jest w szkołach po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, za odpowiedzi na pytania. Myślę, że na pozostałe pytania, na które nie zdążyłyśmy udzielić odpowiedzi, udzielimy jej pisemnie na naszej stronie. Ja chciałam serdecznie podziękować Państwu za tak liczny udział w naszym spotkaniu, za wszystkie komentarze, wszystkie pytania. A również chciałabym bardzo podziękować wszystkim osobom, które przez cały czas trwania projektu brały w nim udział. Serdecznie dziękuję Marii Wierzbickiej, Annie Buchner i Magdalenie Szeniawskiej za opracowanie raportu. Dziękuję Aleksandrze Czepertyńskiej za opiekę merytoryczną i kierowanie projektem. I dziękuję również Magdalenie Biernat, Aleksandrowi Tarkowskiemu z zarządu Centrum Cyfrowego oraz Magdalenie Gołębiewskiej, która odpowiadała za komunikację naszego badania. Dziękuję Katarzynie Werner, która
przygotowała stronę oraz uczestniczyła aktywnie na czacie i zbierała pytania. Dziękuję partnerom i partnerkom badania Magdalenie Fac, Skirtladze, Agacie Łuczyńskiej, Kamilowi Śliwowskiemu i wszystkim pozostałym osobom, graficzce Urszuli Stepi i studiu graficznemu Papercut za opracowanie graficzne naszego raportu. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję za tę wspólną pracę i te miesiące i tak jak Ola już wspominała, bardzo prosimy o wracanie do nas jeszcze z Państwa komentarzami, z pomysłami na to, co dalej, które tematy należy zgłębiać, aby działać na rzecz jak najlepszej edukacji. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Też dzięki Ci, Mario, bo tak wszystkim dziękujesz. Nie wiem, czy ktoś tobie podziękował. Więc, i oczywiście wszystkim uczestnikom. Ja wiem, że mówiłam Ci, że już nic nie będę mówić, ale jednak się nie powstrzymałam. Bardzo dobrze. Wszystkim uczestnikom i bardzo się cieszę, że mieliśmy szansę porozmawiać. I myślę sobie, że oprócz pytań też spiszemy różne ciekawe komentarze i propozycje, które się pojawiły na czacie. I ja bym też chciała, żeby one nie zaginęły i zostały z nami, bo to było bardzo wartościowe. Tak, czat przed zamknięciem tego spotkania, czat zostanie zapisany, także w razie gdyby coś nie zostało skopiowane, to na pewno to zostanie. Bardzo dziękujemy wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.